Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania, nasze gorące pytanie na dziś brzmi: kto chce uciszyć Izabelę Marcinkiewicz? I odpowiedzi na to pytanie poszukamy właśnie z panią Izabelą Olchowicz-Marcinkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Niedawno, jak widziałyśmy się w tym studiu, rozmawiałyśmy o pani byłym mężu, dłużniku alimentacyjnym, ale teraz sytuacja się skomplikowała, ponieważ były mąż poszedł dalej, postanowił poprosić sąd o to, żeby sąd zabronił pani wypowiadać się w sprawach prywatnych Kazimierza Marcinkiewicza. I pytanie, dlaczego? Czy to jest próba zamknięcia pani ust w związku z tym, że pani mówi o dłużniku alimentacyjnym? Ja, wracając do tego dnia, jak otrzymałam pismo, które było nieprawomocnym, które jest nieprawomocnym postanowieniem sądu, to w pierwszej chwili po prostu tak się oburzyłam i mówię: o mój Boże, będę znowu musiała poświęcać czas na odpowiadanie na kłamliwe zarzuty byłego małżonka. Gdzieś może po drodze się spodziewałam tego, bo jakiś czas temu on publicznie oznajmił, że taki pozew składa, z tym, że jak już pisał o tym, a to było na początku maja, to ten pozew już został złożony. Mhm. Co mnie zastanowiło w tej sprawie, to wie pani co, bardzo szybkie postępowanie, mhm. bo nie wiem, to był okres około miesiąca i wyrok został już podany. No i ja się dowiaduję tylko o samym postanowieniu. Nieprawomocne postanowienie jest takie, że nie wolno pani pisać, jak rozumiem, publikować informacji na temat prywatnego życia Kazimierza Marcinkiewicza i grozi pani za to kara 10 000 złotych. Znaczy, mogłabym pół żartem, pół serio powiedzieć, że takie 10 tysięcy złotych to jest nic w stosunku do długu mojego byłego małżonka, tak, który obecnie wynosi około 120 tysięcy. Tak, ja przypuszczam, że możliwe, że on wnosił o większą karę, ale tutaj sąd może rzeczywiście to obniżył. Niemniej, żeby mi coś zakazać, to po pierwsze trzeba udowodnić, że ja to robię. A to nie zostało udowodnione, bo uważam, że opieranie się tylko na jednostronnej narracji dłużnika, ja będę mówiła tutaj dłużnika, skrót myślowy, opieranie się na jednostronnej narracji nie może być jedyny brane za dowód. I również jakiekolwiek doczepione do tego dowody, do pozwu, tylko i wyłącznie ze strony jednej. Nie dano mi możliwości wypowiedzi, czyli generalnie naruszono moje prawa obywatelskie. Na szczęście ja korzystam z prawa, które mi przysługuje, czyli zażalenie, złożenie zażalenia, które to już zostało napisane i wysłane. No dobrze, to teraz my pani damy prawo się wypowiedzieć. W piśmie tym, które w orzeczeniu sądowym stoi tak: treść dołączonych do pozwu wpisów i postów świadczyć może o bezprawnym naruszeniu dóbr osobistych Kazimierza Marcinkiewicza poprzez publikowanie informacji na temat jego życia prywatnego. Od razu powiem państwu, że te zdjęcia, które widzicie państwo w tle, to są zdjęcia z Instagramu Kazimierza Marcinkiewicza, zdjęcia jak najbardziej prywatne, z życia prywatnego, więc sam Kazimierz Marcinkiewicz o swoim życiu prywatnym bardzo szeroko i chętnie informuje. Pozwana, czyli pani, zamieściła we wskazanym przez powoda, we wskazanych przez powoda portalach szereg informacji dotyczących relacji stron, zachowań powoda w sytuacjach prywatnych, rozpowszechniła również wizerunek nagiego powoda w toalecie w sytuacji prywatnej. I teraz punkt po punkcie, bo teraz no tak. No właśnie, bo tu warto tak. Punkt po punkcie. Jest pani niezwykle wpływowa, skoro publikuje pani aż na tylu portalach. No więc właśnie. Oświadczam, że takich portali nie posiadam, a jeżeli jest mowa o Fakcie, o Superekspresie i tym podobne, to nie, ja nie jestem redaktor naczelna i ja nie jestem absolutnie tutaj osobą. Czyli to nie pani publikuje materiału o Kazimierzu Marcinkiewiczu? No chyba raczej nie ma takiej możliwości. No też mi się wydaje, że nie ma, ale czytam pismo, treść pisma. Pismo tak mówi, rzeczywiście. Dobrze, druga rzecz. Ten dlatego słynny... tak samo pismo to mówi, że nagrałam powoda w toalecie. No właśnie, to teraz proszę państwa, bo to jest ten głośny filmik, który krążył po sieci, krąży wciąż. Zobaczcie państwo nagranie. Też winę przypisuje się. To zaraz wszystko pani wytłumaczy. Zobaczmy nagranie z rzekomej toalety, jeśli nam się udaje państwu pokazać. Idź do pracy, zajmij się czymkolwiek.
czymkolwiek, cokolwiek rób, idź na bezrobotne, zajmij się jakąkolwiek pracą, jakąkolwiek robotą. Przestań mnie nachodzić, a najlepiej odejdź. Dobrze, a teraz proszę państwa, zobaczmy stop klatkę z tego filmu nagranego rzekomo w toalecie oraz stop klatkę z salonu. O właśnie, i to jest proszę państwa, to lustro, które pani Iza ma za plecami, to jest ta sama rama lustra. W tym lustrze, jak państwo sobie obejrzycie ten film, odbija się aneks kuchenny. Więc gdyby było to nagranie z toalety, właśnie to pani powinna tłumaczyć, ale tak, już tak się, ja się... To proszę opowiedzieć, no właśnie, co widzimy w tym lustrze. Ja się zastanawiam, czy w ogóle to warto, to znaczy warto opisywać. No to już mogą widzowie stwierdzić, tak? Czy to rzeczywiście jest nagranie w toalecie, czy jednak nie. No i dziwne by było, żeby w toalecie miał być aneks kuchenny. Widzimy wyraźnie, są, prawda, to... z tyłu odbijają się przecież szafki półki, kuchenne, szafki białe. Kuchenne. Również ogromna lampa. Ja nawet wiem, że pod tą lampą znajduje się stół, tak, bo to było przecież mieszkanie urządzane przez nas. No więc... Czyli sytuacja, w której znajduje się były premier na tym zdjęciu po prawej, to jest... Bynajmniej nie jest toaletowa. To jest sytuacja nagrana na tej samej kanapie, na której znajduje się pani na zdjęciu po dokładnie, lewej stronie. Dokładnie. Widzimy ten sam dokładnie. Fragment lustra. Dokładnie. I w tym lustrze odbijają się szafki kuchenne. Gdyby to była dokładnie. Toaleta, to musielibyście... I on siedzi mniej więcej w tym samym punkcie, co ja, również na sofie, tak? Mhm. Tylko rzeczywiście tutaj akurat jest przybliżona jego twarz. Trochę tak. Chyba inny kąt jest, bo w tym pani zdjęciu odbija się okno, a w jego lustrze wyraźnie widać no szafki bliżej, kuchenne. Tak? Jest bo trochę jest inne. Rzeczywiście to ujęcie bliżej. No właśnie, a sąd... Sąd tutaj w tym... Zarzuca, tak, konkretnie, że ja opublikowałam... film z toalety. Pana Nagiego. A Nagi, to przepraszam bardzo, ale rozumiemy również człowieka bez majtek. Tak? No to akurat... Bo jeżeli jest on w majtkach, tak, bo nie wiemy, czy on miał tutaj dół, czy nie, tutaj jest topless. Mhm. Czyli to też już się nie zgadza, tak? Jest topless, jest na sofie. Co często publikuje również na Facebooku, Instagramie no też, swoje oczywiście. Zdjęcia w takim stroju. Dobrze, ale ja chodzi wiem, mi tutaj siedzę, o to, że w tym nieprawomocnym jeszcze orzeczeniu sąd przyjął narrację Kazimierza Marcinkiewicza, jakby nie sprawdzając, no nie pytając pani o zdanie, nie weryfikując faktów, tak? Bo wystarczy te dwa zdjęcia ze sobą. Dla mnie to jest oburzające, bo z jednej strony ja również dobrze mogę pójść z podbitym okiem do sądu, złożyć pozew i sąd zauważy, no rzeczywiście, no ma podbite oko, kto by inny ją pobił, no kto by inny chciał jej zrobić krzywdę, oczywiście tak może powiedzieć, że to był były mąż, tak, no i przyjmuje rzeczywiście moje zdanie za jedyne i prawdziwe, tak, moją narrację i tutaj mamy do czynienia z tym samym. Ja również złożyłam skargę na sędziego tutaj o postępowanie dyscyplinarne, bo dla mnie to jest oburzające, to narusza moje prawa obywatelskie. I mam nadzieję, że sąd rzeczywiście zbada tą sprawę należycie, o nawet na zasadzie takiego porównania tutaj, że w jakiś sposób no, na to wygląda, że jest manipulowany. A co pani zdaniem jest intencją byłego męża? No właśnie, co jest co intencją? Co mu przyświeca? No, ja nie będę używała takich słów, prawda, jak tu są używane, czy w jego pozwie, czy również w postanowieniu, prawda, że na 100%. Ja mogę domniemywać, tak? I z doświadczenia oraz mojej znajomości tego człowieka. Jest dłużnikiem alimentacyjnym. Ja rzeczywiście wniosłam sprawę do prokuratury. Prokuratura się zajmuje sprawą, komornik się zajmuje sprawą, szykuje licytacje nieruchomości, więc odbieram to jako akt zemsty, to po pierwsze. No i próba, po drugie, zastraszenia mnie oraz uciszenia. Być może tutaj żądania tej strony były dużo, dużo większe. W ogóle zero wypowiadania się, ale przepraszam bardzo, no, żyjemy w kraju demokratycznym, tak, i każdy ma prawo, swobodę wypowiedzi, więc ja nie pozwolę, aby mi to prawo zostało odbierane. A czy liczy się pani z tym, że ta nasza rozmowa może być odebrana jako złamanie tego nieprawomocnego jeszcze zakazu? No tak, tylko nieprawomocny zakaz mówi, że nie wypowiadała się na temat życia prywatnego,
Oraz a propos naszego związku małżeńskiego, który nie istnieje prawomocnie od ponad roku, więc ja nie mam najmniejszego interesu, aby o nim mówić, bo się skupiam na tym, co teraz, i teraz mówimy też o niniejszym pozwie i niniejszym postanowieniu. Zapytaliśmy również byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza, czy chce uciszyć swoją byłą żonę. Posłuchajcie państwo odpowiedzi. Dzień dobry, panie premierze. Artur Rejent, telewizja w Polsce.pl się kłania. Halo? Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, panie premierze, bo dlaczego chce pan zamknąć usta byłej żonie i nie pozwala się wypowiadać na temat? Halo? Halo? Panie premierze, coś nas chyba rozłączyło. Ja, z kim ja rozmawiam? Przepraszam, bo nie mam tego numeru, nie znam. Artur Rejent, telewizja w Polsce.pl z tej strony. Ja nie rozmawiam z mediami w ogóle. No tak, ale my byśmy chcieli się dowiedzieć. Rozumiem. Kazimierz Marcinkiewicz nie rozmawia z mediami w ogóle. Czy rzeczywiście nie rozmawia z mediami w ogóle? Bo ja mam wrażenie, że dość często jest gościem różnych programów publicystycznych i występuje tam w roli autorytetu. Wiem, że do tej pory występował. Sądzę, że ta sytuacja się już nieco zmieniła, ale być może fakt, że odebrał nawet dwa razy od państwa telefon, może świadczyć, że rzeczywiście gdzieś ma nadzieję, że zostanie zaproszony do dyskusji dotyczących polityki. Ja bym chciała jeszcze od siebie zaznaczyć, że stosowanie tego zakazu publikacji w stosunku do mojej osoby uważam za absurdalne. I powiem jedno, coś, co dotyczy moich spraw, mam pełne prawo nagłaśniać i będę to robić. Będę to robić. I tutaj na pewno nikt mi tego nie zabroni. Nieprawomocny zakaz dotyczy życia prywatnego Kazimierza Marcinkiewicza. Zobaczmy slideshow z Instagramu Kazimierza Marcinkiewicza. Czy rzeczywiście Kazimierz Marcinkiewicz tak chętnie chroni swoje życie prywatne? No właśnie, tutaj widzimy zdjęcia Kazimierza Marcinkiewicza w różnych sytuacjach. Nawet ciekawy był podpis, że szuka ciepła. Szuka ciepła, tutaj trenuje. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że bierze udział w jakimś Ironmanie, czy w jakimś takim, w triatlonie zdaje się, tak? W różnych maratonach. Tutaj biegnie, tu gdzieś no jakieś, jak na dłużnika alimentacyjnego, którego nie stać na płacenie alimentów, dość ciekawa sceneria. Tu, prawda, znowu pływanie, nurkowanie, nową sylwetką pan premier się chwali. Tutaj siłownia, zdaje się, tak? Co tu mamy w tle? No, czyli ćwiczymy intensywnie. Tak, tu się przygotowujemy do maratonu. Bardzo mocne zbliżenia. Tutaj nawet była informacja właśnie o tym, że już bez tych treningów się żyć nie da, więc zdaje się, że pan premier powinien też wystąpić o zakaz do Kazimierza Marcinkiewicza, o wypowiadanie się o sprawach prywatnych dotyczących własnego życia, jeśli nie chce, żeby o tym mówiono. A dlaczego ma składać zakaz do pana Marcinkiewicza, jeżeli można ten zakaz stosować wokół siebie, do wszystkich wokół, a najlepiej, prawda, do byłej małżonki, która domaga się, aby prawo było przestrzegane, tak? Prawomocny wyrok sądu. Wie pani, co, jak patrzę właśnie na te zdjęcia, to sobie tak myślę, że znaczy ja nie śledzę profili polityków, ale generalnie politycy mają to do siebie, że to są osobowości dosyć skoncentrowane na siebie i narcystyczne. Ale przyznam, że chyba to jest jedyny przypadek, gdzie człowiek robi selfie i na wszystkich tych zdjęciach jest tylko on. No i drzewa, tak? Czasami, tak? No, kiedyś była pani, ale może teraz się boi już szerzej pokazywać. Byłam ja jako znaczek pocztowy. Troszkę to tak wyglądało. Rzeczywiście. No tak. Rzeczywiście ta sytuacja wygląda trochę tak, że była żona mówi w mediach dużo o długu, o dłużniku alimentacyjnym, a dłużnik alimentacyjny próbuje ją uciszyć. Trochę tak to wygląda. Nawet bardzo. Zgadza się? Zgadza się, tak, zgadza się. I no i ja oczywiście na to nie pozwolę i wykorzystuję po prostu
prawa, które mi przysługują i będę bronić swoich krótko praw. Mówiąc, Izabela Marcinkiewicz nie da się tak łatwo uciszyć i nie będzie mówić o życiu prywatnym, tylko o długu. Nie zamierzam. Oczywiście, tak. I o tym długu porozmawiamy za chwilkę w drugiej części naszego programu. Moim gościem będzie wciąż Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz. Cały czas szukamy odpowiedzi na pytanie, kto chce uciszyć Izabelę Marcinkiewicz. Do zobaczenia za chwilkę. Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl i gorące pytania. Pytanie na dziś, kto chce uciszyć Izabelę Marcinkiewicz? Moim gościem jest właśnie Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz, blogerka, publicystka, tego może nie dodałam w pierwszej części programu. Posłuchajcie państwo teraz, co mówią politycy o byłym już polityku Kazimierzu Marcinkiewiczu. Szanowne panie, szanowni panowie, tylko zjednoczona opozycja, tylko siły i środowiska demokratyczne od lewa do centroprawicy, działające razem solidarnie, są w stanie wygrać w Polsce wybory z obecną władzą. No, z jego życiem prywatnym i z tym zamieszaniem pewnym wyszło tak trochę też nie za bardzo. I myślę, że dlatego też nie znalazł miejsca na listach Koalicji Europejskiej. Czy teraz którejś z ugrupowań politycznych, takie, które oczywiście ma szansę przekroczyć próg wyborczy i takie, w których pan Marcinkiewicz miałby szansę wystartować i zdobyć mandat? Nie wiem. Nie wiem, z kim rozmawia. Na pewno nie rozmawia z Polskim Stronnictwem Ludowym. Polityka, duża polityka, to jest obszar, w którym funkcjonują poważni ludzie. Mam wrażenie, że Kazimierz Marcinkiewicz od parunastu lat ciężko pracuje, aby uważać go za niepoważnego gościa. No właśnie zamieszanie takie wyszło, o którym mówi poseł PSL, to zamieszanie polega po prostu na tym, że były premier Kazimierz Marcinkiewicz jest dłużnikiem alimentacyjnym. Jak ustalił Super Express, Kazimierz Marcinkiewicz ma się wkrótce stawić w prokuraturze. Były premier będzie musiał się tłumaczyć śledczym, bo jest winien byłej żonie Izabeli Olchowicz-Marcinkiewicz ponad 100 tysięcy złotych zaległych alimentów. Według kodeksu karnego mogą grozić mu nawet 2 lata za kratami. Chciałaby pani, żeby Kazimierz Marcinkiewicz trafił do więzienia? No ja myślę, że to już jest taka ostateczna ostateczność, tak? No wolałabym, żeby nie. Wolałabym, żeby się zreflektował, tak? Tylko, że no, nie wiem, dotychczasowe działania nie przyniosły skutku. Nagłośnienie sprawy przez różne media, więc no mam nadzieję, że prokuratura będzie tutaj skuteczna. No czasami trzeba rzeczywiście powierzyć daną sprawę odpowiednim organom, które wiedzą, jak się sprawą zająć. Po analizie materiałów zgromadzonych na etapie czynności sprawdzających, prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie uchylenia się przez osobę zobowiązaną do wykonania obowiązku alimentacyjnego Kazimierza Marcinkiewicza na szkodę Izabeli Olchowicz-Marcinkiewicz. To są informacje, które potwierdza rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Postępowanie dowodowe jest w toku. Czy sąd, który zakazał pani wypowiadać się w sprawie, w sprawach prywatnych życia Kazimierza Marcinkiewicza, myśli pani, że wiedział, że były mąż jest dłużnikiem alimentacyjnym? Właśnie tutaj mocno wątpię. Niemniej te sprawy oczywiście mogą przebiegać niezależnie od siebie, więc oczywiście powód w tej sprawie nie miał obowiązku informowania, że jest dłużnikiem alimentacyjnym. Widzieliśmy przed chwilą powoda, jak pani mówi, o byłym mężu Kazimierza Marcinkiewicza. No, powoda w tej sprawie, tak, w tym kontekście, no tak. Bo ja mogę powiedzieć, o tak, że on jest powodem moich problemów równie dobrze. A to o tym za chwilę, ale widzieliśmy powoda na koalicji, na konferencji Koalicji Europejskiej. Kazimierz Marcinkiewicz z hukiem otwierał zawiązanie tej koalicji, no ale potem wyszło na jaw, że jest dłużnikiem alimentacyjnym po prostu, nie znalazł miejsca na listach do Parlamentu Europejskiego. Czuje się pani winna?
odpowiedzialny o Jezu, za to? Nie, no oczywiście, że nie, chociaż mi w tą winę się przypisuje, no nawet to postanowienie świadczę, tak, no ja posiadam portale, na których publikuję, tak, ja tutaj odbieram, tak, możliwość do startu w PE, tylko właśnie, to jest wskazówka, myślę, dla wielu ludzi, także prowadzących tutaj tą sprawę. Jeżeli człowiek oszukuje partię, a propos tego, że zataja, że ma rzeczywiście zobowiązania i uchyla się od nich, być może, nie wiem, zataja część informacji swojemu pełnomocnikowi, który później właśnie pisze pozew, jaki pisze, no to rzeczywiście należy się mocno zastanowić, z kim mamy tutaj do czynienia. Ja naprawdę nie chcę mówić źle o tym człowieku, no ale jego działania no są względem mojej osoby, ja mogę powiedzieć względem mojej osoby, bo ja tutaj chcę się skupić tak na sprawie, względem mnie, są okrutne. Mimo to jednak były premier Kazimierz Marcinkiewicz jest częstym gościem w programach publicystycznych. Myślę, wciąż występuje jako autorytet. Chyba właśnie o to chodziło, bo nawet przecież jak dzwoniliście, tak, co pani pokazała w pierwszej części programu, powiedział, że już z mediami nie rozmawia. Ja myślę, że teraz to już chodzi o kwestię taką, że tylko on może mówić o sobie i publikować to, co chce. No dobrze, ale gdyby Kazimierz Marcinkiewicz dostał się do Parlamentu Europejskiego, wystartował z list Koalicji Europejskiej, to może miałby wreszcie z czego płacić te alimenty. Może pani zadziałała przeciwko sobie, informując o tym, że Kazimierz Marcinkiewicz jest dłużnikiem alimentacyjnym, no bo gdyby te pieniądze miał, to może by płacił. No ale to możemy tak gdybać, no ale to znowu wracamy teraz do zdjęć, które pokazaliście, tak, z którymi się tak hojnie dzieli na Instagramie. Pokazują go jako sportowca, czyli no, żeby uprawiać tego typu sporty, no na pewno trzeba mieć na to środki finansowe. No, trener chyba, personalny kosztuje. Tak, chyba, że ma sponsora. Oczywiście mi o tym nie wiadomo, no ale no nie, no już naprawdę tutaj nie dokładajmy oliwy do ognia. Bo ja nie mogę być wszystkiemu winna, tak? Za chwilę jakby spadł śnieg, to pewnie też by była moja wina. To trochę to tak wygląda. Trochę. Ale powiem tak, tutaj ta strona druga, czyli powód w tej sprawie, nie docenił mnie kompletnie. Nie docenił mojej inteligencji za wspólnego życia i nie docenia jej nadal. Oraz tego, że ja potrafię się bronić. Rzeczywiście miałam bardzo trudny okres i generalnie bywa, że nadal miewam, ale nigdy nie dopuszczę, aby w jakiś sposób kłamliwie mnie pomawiano i zniesławiano. Wróćmy jeszcze do tego filmu nagranego, jak już ustaliliśmy, na kanapie w salonie, a nie w toalecie, bo tam jeszcze dwa wątki chciałabym poruszyć związane z tym filmem. Jeżeli możemy, to wypuśćmy jeszcze raz ten film, na którym Kazimierz Marcinkiewicz siedzi na kanapie pod lustrem, no i ubliża byłej żonie. Idź do pracy, zajmij się czymkolwiek. Czymkolwiek, cokolwiek rób, idź na bezrobotne, zajmij się jakąkolwiek pracą, jakąkolwiek robotą. Przestań mnie nachodzić, a najlepiej odejdź. Wracam jeszcze do tego filmu, bo tutaj dwie rzeczy, dwa wątki się pojawiają. Pierwszy, Kazimierz Marcinkiewicz zarzuca pani, że to pani, przez panią ten film wypłynął do mediów społecznościowych, w ogóle do mediów. Czy jest inna droga, którą ten film mógł ujrzeć światło dzienne? Oczywiście, że tak. I ja to również napisałam w moim odwołaniu. Ten filmik pokazujący dość agresywną osobę został użyty w procesie rozwodowym. Był do wglądu dla sądu. I to, czyli prawnik mnie reprezentujący w sprawie rozwodowej miał dostęp do tego filmu i później następnie sąd.
I to są, prawda, to jest jedyna, czyli prawnik jest jedyną osobą, której rzeczywiście ten filmik przekazałam. Ale rozumiem, że on też był w archiwach, w dokumentacji, tak? Czyli wszystkie osoby obsługujące, związane ze sprawą. Prawdopodobnie, zapytać tak, mojego prawnika, no, ale przypuszczam, że tak. Zmierzam do tego, że są inne kanały, którymi ten film mógł wypłynąć. Oczywiście mógł wypłynąć, tak, i, no ale niestety tutaj oczywiście się to skupia na mnie, bo jako, że ja rzeczywiście jestem autorem samego filmiku w sobie, tak, ale a nie dlaczego pani to, ten film nagrała? Bo poczułam się w sytuacji zagrożenia. Właśnie tutaj w takiej sytuacji, jaką widzieliśmy, tak? Ten człowiek unosił głos na mnie i rzeczywiście to... To było zrobione ku temu, żeby rzeczywiście ta osoba, która krzyczy, widząc, że jest nagrywana, przestanie. Natomiast tutaj, prawda, nastąpił efekt odwrotny, bo ona kontynuowała. Tam padają bardzo bolesne słowa. Idź tak. do pracy, rób coś, rób cokolwiek. A co pani chciałaby robić? To, co bym chciała robić, to ja robię, ale ja, nie, ja no, pewnych rzeczy też nie będę opowiadała publicznie, bo niestety... przez mój bardzo skrzywiony wizerunek medialny ja muszę się naprawdę chronić. Niemniej obecnie każdy może zgooglować Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz i czy pojawi się właśnie autorka niniejszego filmu, tak? Czyli po prostu jestem totalnie zniesławiona i to nie wróży mi na dobrą karierę w Polsce. Okej, gdzieś mogłabym sobie pomyśleć, że czemu nie wrócić do Wielkiej Brytanii, do Londynu, tylko że akurat w tym stanie, no w sumie troszeczkę byłoby mi ciężko i na pewno musiałabym pojechać z jakąś osobą towarzyszącą, która musiałaby mi pomagać. Ja jestem osobą, która mieszka sama, która obecnie ma rzeczywiście bardzo poważne problemy finansowe i no mam nadzieję, że te wszystkie sprawy będą niedługo rozwiązane. Ja nie chcę wybiegać w przyszłość zanadto. Jak one rzeczywiście się rozwiążą, to wtedy będę mogła dalej pomyśleć, aby wykonywać to, co chcę. Ale, ale może... to będzie na pewno związane z pisaniem. Może właśnie trzeba wybiec... Na razie wybiec... ćwiczę pisząc listy do sądów. Do sądów, tak. Może trzeba wybiec w przyszłość, żeby zacząć myśleć o sobie. No, bez tego balastu Kazimierza Marcinkiewicza. Czy pani chciałaby odzyskać swoje dawne życie? Bo z tego, co sobie przypominam, to kiedyś pracowała pani w londyńskim City. Żeby pracować w londyńskim City, zdaje się, że trzeba nieźle znać język. Zdaje się, że trzeba... znać się trochę na ekonomii. No zgadza się, tak. To znaczy, widzi pani, na pewno problemem jest to też, że akurat kwestia mojego ubrania, tak? Ja nie jestem w stanie się ubrać normalnie, o, tak jak pani ma zakryte ramiona, tak? Ja wiem, że to, powiedzmy, ludzi biznesu może gdzieś w jakiś sposób drażnić, ale to nie jest spowodowane moim wyborem, tylko to, że po prostu mam przeczulicę skóry. Jakikolwiek dotyk tutaj, czy materiału, powoduje ból, parzenie. Akurat rzeczywiście tu są paski, ale to są z jakiegoś konkretnego materiału i też, powiedzmy, czasami to pobolewa, ale mimo wszystko no, tutaj całą część jednak mam odsłoniętą. I no, na pewno nie wyobrażam sobie, żebym miała w banku, prawda, pracować w ten sposób. I ktoś by rzeczywiście to zaakceptował. Czyli odzyskanie tego dawnego życia nie jest możliwe. Trzeba to wszystko ułożyć na nowo. Trzeba ułożyć na nowo, to znaczy no, ja jestem taką osobą, która się nie poddaje. Więc ja wiem, że sobie to jakoś wszystko ułożę. Na pewno odzyskanie długu pozwoli mi opłacić moje długi, zaciągnięte właśnie z powodu mojej niepełnosprawności i zaspokojenia podstawowych potrzeb. Niech pani mi powie, jak to jest możliwe, że były premier, czyli kiedyś osoba publiczna, kiedyś powszechnie szanowana, dawno temu, ale jednak, doszedł do sytuacji, że jest dłużnikiem alimentacyjnym, grożą mu nawet 2 lata więzienia. Jak to jest możliwe, żeby doprowadzić do takiej sytuacji? Jednocześnie taka osoba szeroko dzieli się w mediach społecznościowych swoją aktywnością, kosztowną aktywnością. No właśnie, tutaj widzimy kompletną jakąś przewrotność w działaniu. I myślę, że też... bym powiedziała tak, albo źli doradcy, albo po prostu niesłuchanie doradców.
za tym stoi. Ale może w systemie coś nie działa, skoro nie można, skoro państwo nie może zmusić dłużnika alimentacyjnego do spłaty długu, skoro widać, że te pieniądze są, no bo widać je w mediach społecznościowych. No właśnie, to znaczy nie, no nie możemy powiedzieć, że system jeszcze, przepraszam, nie działa, bo akurat tutaj rzeczywiście już działania są podjęte, więc czekam, chociaż rzeczywiście ten proces jest bardzo długi i rzeczywiście to też powoduje jakieś obciążenie psychiczne dla mnie, no ale mam nadzieję, że jesteśmy już bliżej końca niż początku. No miejmy nadzieję, że te długi alimentacyjne zaczną być wreszcie spłacone, chyba że Kazimierz Marcinkiewicz chce dojść do takiej sytuacji, że sąd będzie pani zasądzać kary za wypowiadanie się na jego temat i będziecie sobie tak nawzajem dłużnikami po prostu. O nie, nie, ale to wie pani co, jeżeli miałoby tak nastąpić i miałby być taki wyrok uprawomocniony, to ja na pewno zgłoszę sprawę, nie wiem, bodajże do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pójdę na pewno dalej, bo nie, ja wierzę jednak tutaj, że sądy potrafią w Polsce dobrze sprawy rozpatrywać i że to był, i że to się okaże tylko jedną, no niestety nieprzyjemną dla mnie pomyłką. Izabela Alchowicz-Marcinkiewicz była moim gościem. Szukałyśmy odpowiedzi na pytanie o to, kto chce uciszyć Izabelę Marcinkiewicz. Zdaje się, że jest jedna osoba, której zależy na tym, by o długach alimentacyjnych nie mówić. Dziękuję państwu za uwagę i już w tej chwili zapraszam na galę portalu w polityce.pl, która o 19:00 transmisja na żywo w telewizji w Polsce.pl. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Dorota Łosiewicz, to były gorące pytania. Do zobaczenia za chwilę. Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl i gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie i wciąż szukamy odpowiedzi na pytanie, kto chce uciszyć Izabelę Marcinkiewicz, tylko tym razem poszukamy tej odpowiedzi z publicystami. Wojciech Biedroń, Marcin Fiołek, dziennikarze portalu w polityce.pl, tygodnika sieci telewizji w Polsce.pl. Posłuchajcie państwo wypowiedzi polityków jeszcze o Kazimierzu Marcinkiewiczu, a potem będziemy kontynuować temat. Szanowne panie, szanowni panowie, tylko zjednoczona opozycja, tylko siły i środowiska demokratyczne od lewa do centroprawicy, działające razem solidarnie, są w stanie wygrać w Polsce wybory z obecną władzą. No, z jego życiem prywatnym i z tym zamieszaniem pewnym wyszło tak trochę też nie za bardzo. I myślę, że dlatego też nie znalazł miejsca na listach Koalicji Europejskiej. Czy teraz któreś z ugrupowań politycznych, takie, które oczywiście ma szansę przekroczyć próg wyborczy i takie, w których pan Marcinkiewicz miałby szansę wystartować i zdobyć mandat? Nie wiem. Nie wiem, z kim rozmawia. Na pewno nie rozmawia z Polskim Stronnictwem Ludowym. Polityka, duża polityka, to jest obszar, w którym funkcjonują poważni ludzie. Mam wrażenie, że Kazimierz Marcinkiewicz od parunastu lat ciężko pracuje, aby uważać go za niepoważnego gościa. Zamieszanie takie wyszło, mówi poseł PSL-u. Tym zamieszaniem jest fakt, że Kazimierz Marcinkiewicz jest po prostu dłużnikiem alimentacyjnym, nie płaci alimentów. Prokuratura już bada sprawę, ale tymczasem to Kazimierz Marcinkiewicz prosi sąd o to, by zakazał byłej żonie Izabeli Marcinkiewicz wypowiadania się na temat jego życia prywatnego. Jednocześnie chętnie publikuje swoje zdjęcia w mediach społecznościowych z prywatnych sytuacji właśnie. Czy Kazimierz Marcinkiewicz chce uciszyć Izabelę Olchowicz-Marcinkiewicz? Czy to może być taka sytuacja? Nie wiem, jakie ma zamiary były premier i szczerze mówiąc mało mnie interesuje to w tej historii. Znaczy, w tej historii mnie z perspektywy dziennikarskiej interesuje to, dlaczego człowiek, niezależnie czy jest byłym premierem, byłym górnikiem, dzisiejszym dziennikarzem czy jutrzejszym woziwodą, ma zasądzone alimenty, nie płaci ich i w związku z tym nie dzieje mu się krzywda. Chciałem powiedzieć, że włos mu z głowy nie spadnie, ale u Kazimierza Marcinkiewicza tak, tak jak u mnie zresztą tych włosów niewiele na głowie. Natomiast podobno o inteligencji świadczy. Na pewno. W swoim przypadku.
Natomiast rzeczywiście to jest coś bardzo nie w porządku w polskim systemie, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, bo jeśli nasi widzowie na pewno dobrze to wiedzą, spóźnią się jeden dzień albo tak dwa jest. Dni z zapłaceniem należnego podatku, z ratą kredytu, z alimentami, bo różne są przypadki w życiu, to po prostu telefon jest na dzień dobry z Urzędu Skarbowego, no może nie z prokuratury na drugi dzień, ale urzędnicy stoją na rzęsach. To chyba, że jesteś Marcinem P. od Amber Gold, no właśnie, parę lat mogłeś sobie nie składać. Są takie przypadki, jak Marcin P., jak pan były premier, gdzie tak naprawdę w zasadzie można nie płacić, można nie otwierać komornikowi drzwi, można nie wskazywać źródeł zarobków i można funkcjonować w sferze publicznej jako autorytet na kozetce jednej z prywatnych telewizji, niemal nie wstając z niej. No to jest dla mnie coś przedziwnego. Jeśli jest tu jakiś wniosek dotyczący funkcjonowania systemu państwa, to mam wrażenie, że widzowie nasi, wyborcy, także przecież jednej, drugiej, trzeciej partii, mogą zakwestionować, czy postawić taki znak zapytania, ale jak to? Miało nie być świętych krów, no i tych świętych krów generalnie nie ma, ale jak... Jak się spojrzy no bliżej, właśnie. To się okazuje, że no się właśnie, pojawiają. Dlaczego tą świętą krową jest Kazimierz Marcinkiewicz? Państwo właśnie widzicie zdjęcia, które Kazimierz Marcinkiewicz sam chętnie publikuje, no te wszystkie podróże, hobby, zajęcia wymagają pieniędzy. Znaczy to jest też twarz elit trochę, tak? Twarz takiego faceta, który dobra, jestem tam politycznym celebrytą, albo mu się tak wydaje, a tak jak powiedziałeś, nie wstaje z kozetek. I to też ciekawe, u pani redaktor też przecież, bo to jest też uderzające dla mnie, że jedna czy druga pani redaktor, przecież tutaj jest kobietą, powinna doskonale rozumieć sytuację, w której znalazła się jego była żona, zapłać dziadu alimenty. No przepraszam, ale to jest... 100 tysięcy wynosi ruch. To jest sytuacja zero-jedynkowa. Boże, przecież ja mam w tym momencie do zapłacenia grzywnę w związku z procesem z sędzią Łączewskim. Ohydnym, obrzydliwym, wstrętnym, politycznym procesem, ale zapłacę tę grzywnę. Po prostu, bo taki jest wyrok sądu. Koniec dyskusji. A ten człowiek bawi się tak naprawdę cierpieniem innej osoby. Moim zdaniem robi też wokół tego pewien celebrycki show, celebrycki, bo przecież te zdjęcia mają pokazywać, no i co mi zrobicie? I, tak, co, mi, i co mi pani zrobi? Pani była żona. No ale prawda? Wojtku, ty dobrze znasz mechanizmy działania prokuratury, działania instytucji państwa. Jak to jest, że prokuratura potrafi przyspieszyć, dodać gazu w niektórych przypadkach, a w niektórych młyny mielą bardzo, bardzo nie opornie. Da się tutaj obronić prokuratury. Ja musiałbym sprawdzić, kiedy już był wyrok prawomocny w sprawie tych alimentów i kiedy weszła do sprawy prokuratora, tego nie wiem. Teraz po analizie materiałów zgromadzonych na etapie czynności sprawdzających, prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie uchylenia się przez osobę zobowiązaną do wykonania obowiązku alimentacyjnego Kazimierza Marcinkiewicza na szkodę Izabeli Olchowicz-Marcinkiewicz. Te informacje potwierdza Łukasz Łapczyński, rzecznik prokuratury okręgowej. No i wydaje mi się, że kolejne 2-3 miesiące maksymalnie powinno zająć prokuraturze przesłanie do sądu stosownego aktu oskarżenia. No bo tutaj mamy naprawdę sytuację dość jasną. Jest wyrok prawomocny sądu, nie przychodzą pieniądze. Prokuratura, to naprawdę nie jest skomplikowana sprawa, bo przecież prokuratura nie bada tych niuansów prywatnych kwestii między tym dwojgiem ludzi, tylko po prostu kwestia wpłacił, nie wpłacił. No i koniec dyskusji. I to mało tego, ja uważam, że ten człowiek powinien być przykładnie ukarany. Zobaczymy, jak się będzie zachowywał sąd, bo to mnie bardzo ciekawi. Kto tę sprawę dostanie, jak się ten sędzia nazywa i jak tę sprawę rozwiąże. Według kodeksu karnego mogą grozić byłemu premierowi nawet 2 lata pozbawienia wolności. No tak, natomiast wszyscy wiemy, że w Polsce to prawo alimentacyjne w dużej mierze, jeśli chodzi o jego egzekucję, jest martwe po prostu. I myślę, że pan Marcinkiewicz doskonale sobie z tego zdaje sprawę, ale to jest też ohydne, tak po ludzku ohydne. Znaczy facet, który się buja po całym świecie, pokazuje, prawda, czego on tam nie ma w tych slipach przyciasnych na basenie. Facet, który nie wiem... To jest słynne zdjęcie przy piecu. Pamiętasz, Wojtku, z programu Bez Spiny, on napisał na Instagramie, że bardzo długo potrzebuje. czekał na zdjęcie z piecem. No więc... No ale generalnie chwali się trenerem personalnym, przygotowaniami do jakiegoś tam maratonu, świetną formą, wypadami do Dubaju. Ale jest karykaturalny przy tym, prawda? No to jest uderzające, że każdy przyzwoity, uczciwy człowiek, patrząc na coś takiego, mówi, no to co to za kreatura jest? No to co on wyprawia? No takich rzeczy się po prostu nie robi. Pchanie go jeszcze tam z tymi byłymi premierami i prezydentami, on tam trochę jak piątek koło uwozu, trochę go schowali, no ale pewnie wymógł, żeby coś powiedzieć. Powiedział jakąś formułkę, jak to on, niezbyt składne, ale też pamiętam, że to był jednak premier RP. No to co jest przerażające. I to przecież z namaszczenia Prawa i Sprawiedliwości, czy to Jarosława Kaczyńskiego. Kiedyś no, ale może polityk ZHN-u, przypomnijmy sobie również przeszłość polityczną Kazimierza Marcinkiewicza. No przyjechał do Warszawy i mu odbiło. No nie pierwszy, nie ostatni. Nie, w Londynie chyba dopiero. Tak, znaczy, w Warszawie jeszcze to było w
wszystko względnie normalnie, chociaż to był pierwszy taki premier, taki produkt... Placement. Dokładnie. Pamiętacie znaczy, produkt marketingu Bałwana, politycznego. Bałwana, no te studniówki... Tak, on prowadził Poloneza, Natomiast dobra. Pieniądze i szaleństwo zaczęło się w Londynie. No to pojechał chłop do Londynu w londyńskim City, tak. Pytanie jest takie, czy ta kara, którą było niewystawienie Kazimierza Marcinkiewicza na listach do Parlamentu Europejskiego, no bo to jednak jest kara, trzeba powiedzieć, że jakieś tam skutki swojego działania podniósł, to już jest kara wystarczająca, czy jednak system powinien przydusić i do końca wyegzekwować elementy. Czy to jest sprawa oczywiście dla sądu, natomiast rzeczywiście system polityczny pana premiera Marcinkiewicza, mówiąc kolokwialnie, wypluł go najpierw. Przeżył i wypluł. Przeżył, nie, niestety, był taki bardzo poruszający, w zasadzie smutny, dla mnie to był smutny wywiad Kazimierza Marcinkiewicza sprzed 2 lat dla Roberta Mazurka w dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie były premier tam jest po prostu, pokazuje swoją twarz, mam wrażenie, że nawet dość szczerze, jako człowieka kompletnie no, zglanowanego, jeśli chodzi o taki kręgosłup, nawet nie tyle moralny, co taki po prostu jakoś stabilność, tak? I to mocno w tym wywiadzie wybrzmiewa. Ale kto go zglanował? Sam siebie, tak? Znaczy to widać w tym wywiadzie, że pójście na gierki z tabloidami, próba później wejścia w życie, no ja nie wiem jak to nawet nazwać, celebryckie, w życie gwiazd, w życie już nie stricte polityczno-społeczne, zaowocowało tym, czym zaowocowało, no a później ta historia z Izabelą Marcinkiewicz również, to jest bardzo smutny przypadek, mam wrażenie, że to jest też takie momentum dla wielu polityków, dla wielu też mężczyzn chyba po prostu. Także dla facetów w kryzysie wieku średniego. Którzy wchodzą również gdzieś tam po nie wiem ile pan premier w tej chwili ma lat, ale gdzieś pewnie po 50 się to zaczęło dziać, co widziała cała Polska, ale to jest też memento myślę, że dla opinii publicznej, nie dlatego, żeby no też każdy może sobie prywatnie jakoś tam zanalizować, czy no względem swojego sumienia, ale myślę, że to jest też takie memento dla opinii publicznej, że nie każdy polityk, nie każdy dziennikarz, nie każdy fajny człowiek, który wygląda przed kamerami dobrze, któremu się ufa tak na pierwszy rzut oka, bo ma gadane, bo ma to coś w oku, bo ma ten tik, to nie musi być mąż stanu, to znaczy, to jest też takie, a wręcz nawet, ja nawet jestem w stanie postawić tezę, może trochę taką kruchą, ale jednak koślawą, że jeśli ktoś ma ten dryk do mediów, to jest coś nie tak z jego wiedzą na temat polityki, na temat stabilności, przede historii wszystkim, i tak dalej. Przede wszystkim jest jedna kwestia, no przecież my pracowałem wtedy w Fakcie, kiedy pan Marcinkiewicz robił ten swój show, no to oprócz tego, że on był przedmiotem kompletnej beki, przepraszam, bo taka była prawda, puszczało się go, bo przyciągał i też grzał, tak, i on po prostu grzał i został tak naprawdę, on chyba nawet został przejedzony, przerzuty i wypluty również przez media, to też jest... Tak, on został rozegrany przede wszystkim przez tabloidy, a myślał, że to... No myślał, że odwrotnie, że to no, nawet w tym studiu o tym rozmawialiśmy, więc przepraszam, że się powtarzam, ale taka jest prawda, no, celebryta jest tak naprawdę zabawką mediów, no, przez jakiś czas, póki żre, póki przynosi lepszy nakład, póki sprzedaż... Póki... Ile razy, Wojtku, można ograć tytuł tabloidowy? Raz, drugi? No, ile razy można podjąć grę na swoich warunkach? No, można, no, z 2 razy może, no, tylko, że zawsze się płaci potem cenę, bo ten tabloid... Ale Kazimierz Marcinkiewicz przegrał tę grę już na początku, w pierwszej rozgrywce. To prostu... mnie też uderza, że z jednej strony jest wyrok sądu, który mówi, że pani Izabela nie może się tam wypowiadać na jego... Nieprawomocno oczywiście, na jego temat, a z drugiej strony, no, on to robi nagminnie, on siebie pokazuje. On siebie pokazuje od... No właśnie, i tu jest pytanie, czy Kazimierz Marcinkiewicz ma świadomość swojej karykaturalności, o której wy mówicie, ponieważ on nieustająco, on jest chyba uzależniony od bycia w mediach społecznościowych. Jednocześnie mówi, że nie ma pieniędzy na płacenie alimentów, a nieustannie pokazuje się właśnie w scenerii, która posiadania tych pieniędzy wymaga. No jest, on stał się karykaturą samego siebie. Tylko nie sądzę. Marcin, ja czytałem ten wywiad i on rzeczywiście jest refleksyjny, natomiast u niego chyba tego tak do końca nie ma, to znaczy on gdzieś może na pewnym etapie, no bo coś nie gra, no to się na chwilę zastanowię, on też niczego nie zbudował, on nigdy nie był lojalny też, no to też inna kwestia, chociaż w polityce kwestia lojalności nie musi być pierwszoplanowa, ci, którzy zdradzili Jarosława Kaczyńskiego, dziś zarządzają wielkimi ministerstwami, prawda, więc generalnie może to nie jest takie istotne, no ale
Nawet jeśli nie lojalność, to jest pewna wiarygodność. O, może w ten sposób. Mhm. A on wiarygodności nie ma zagrożeń. Słyszałem taką anegdotę z dużej stacji komercyjnej, telewizyjnej, a propos właśnie Marcinkiewicza, gdzie jak jest jakaś posłucha, jak długi weekend, ktoś tam nawali, to się dzwoni po Marcinkiewicza i to jest autentyk. To najprawdziwsza historia i najprawdziwsza rozmowa z jednej z granatowo-niebieskich stacji. Więc ja mówię, to jest taka sytuacja, że no to już jest słabe. Zresztą co on ma do powiedzenia, bo to jest jeszcze istotne. Czy my, jak no jak to co? No przecież krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Nie, to nie wystarczy tej stacji, o której mówisz? No tak, tylko jakby to wycisnąć, co on mówi, to tam niczego nie ma tak naprawdę. No to tak, bo jest jakieś... krytyka i krytyka. No tak, można bardzo fajnie podsumować. Marcinkiewicz wypowiada się jako znawca Jarosława Kaczyńskiego, jako ekspert od Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy mało tego, to było najbardziej niesmaczne w tych wypowiedziach. To jest nie to, że Kazimierz Marcinkiewicz krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Nie krytykuje, ma prawo ma tak do jest, tego, tak. Jeśli kiedy robi to Ludwik Dorn, były coś tak. Bliźniak, jeszcze bliższe. To się robi groźnie. To się robi groźnie, bo Dorn ma w tym jakieś minimum analizy, jakiegoś zacięcia. No jakieś... i rzeczywiście był blisko. I był to blisko. Też ważne, Marcinkiewicz tak? Podjął się najpierw takiej opowieści na temat studium nie wiem, psychologicznego tak, Prawa tak, i Sprawiedliwości. Tak, to jest ciekawe raz, drugi, trzeci, kiedy tak. No, sugeruje, że ma pewną wiedzę zakulisową, kuluarową, ale po trzecim, czwartym seansie człowiek sobie zdaje sprawę że z tego, cały czas ten sam serial ogląda. Że ogląda ten sam odcinek tego serialu. Pół biedy, gdyby to był ten sam serial. 236 odcinek Klanu, który oglądasz cały czas. Posłuchajcie, jeszcze na koniec mam pytanie. Mam pytanie do was jako do publicystów. Co radzilibyście pani Izabeli Marcinkiewicz, jeśli chodzi o dług alimentacyjny, egzekwowanie tego długu, bo ona podnosi skutki swoich dobrych, złych decyzji, to już jest kwestia oceny, nie róbmy tego, ale mamy tutaj prawo, mamy dłużnika alimentacyjnego. Czy ona słusznie robi, że w mediach dochodzi swoich praw i czy powinna to robić dalej? A gdzie ma to robić, jeśli to aparat na sali sądowej powinna to robić. Ale to zrobiła już na sali sądowej. No i sąd wydał i sąd wyrok. No i powinna kontynuować te batalie na no to zgłosiła do prokuratury. I to jest dla, według mnie to jest jej scenariusz, który wyszedłby i jej i całej historii na dobre, bo roztrząsanie tego w mediach no, niczemu nie służy. Poza tym, że no, świat się dowiaduje o tej historii, to jest okej. Okay. Nie ma po swojej stronie nikogo, a Kazimierz Marcinkiewicz ma cały aparat salon. Medialny trzeciej RP i cały salon. Nie wiem, znaczy, dla mnie to jest sytuacja, którą powinien ostrzegać sąd, a nie czy powiem jako Wojtek Biedroń, to ja uważam, że ja się z Marcinem zgadzam, natomiast jako człowiek, kto się gdzieś tam zajmuje trochę i mediami, i tą polityką, to ona troszeczkę nie ma wyjścia. Znaczy, wydaje się, że ona jest w takiej sytuacji obecnie, że to jest też krzyk trochę rozpaczy, swoje, prawda? Więc jakby, jeszcze raz powtórzę, nie oceniając tego związku i tego, co ta pani też z panem Marcinkiewiczem robiła, na co się zgadzała, fotografii i tak dalej, cały ten cyrk. Kropka, dziękuję serdecznie, Wojciech Biedroń, Marcin Fiołek, dziennikarze portalu w Polsce.pl, telewizji w Polsce.pl, tygodnika sieci. Jeszcze raz zapraszam państwa bardzo serdecznie na galę portalu w Polsce.pl, która dzisiaj o godzinie 19 na antenie telewizji w Polsce.pl. Dorota Łosiewicz, to były gorące pytania, telewizja w Polsce.pl. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.